Piszemy wzór na powiększenie dawane przez soczewkę, a następnie równanie soczewki sferycznej. Ze wzorów, które ma z lewej strony dotyczących powiększenia, piszemy wzór na wysokość obrazu znajdowanego w naszej soczewce jako iloczyn powiększenia i wysokości przedmiotu. Trzy równania i trzy niewiadome, YP oraz H'. Z drugiego wyznaczamy Y najpierw przenosząc 1 dzielone przez X na drugą stronę. Mamy wzór na Y, podstawiamy wartości i znajdujemy odległość minus 3,64 cm. Mając Y idziemy do pierwszego, podstawiamy dane, znajdujemy minus 4/3. Mając powiększenie idziemy do ostatniego, znajdujemy wysokość obrazu. Przeprowadzimy konstrukcję, która pozwoli nam znaleźć obraz przedmiotu w tym zadaniu. Ponieważ powiększenie jest minus 4, czyli wysokość bezwzględna obrazu jest większa niż przedmiotu, ale ze względu na znak minus, który występuje przy Y, obraz będzie pozorny. Spójrz na punkt trzeci tabelki, którą ma z lewej strony ekranu u dołu. Z niej wynika, że przedmiot winien znaleźć się między ogniskiem a soczewką. Wtedy możemy szukać obrazu, biorąc pod uwagę promień, który udaje, że wyszedł z ogniska, innymi słowy, jego przedłużenie przechodzi przez ognisko. On po przejściu przez soczewkę jest równoległy do osi optycznej i drugi równoległy do osi optycznej po przejściu przez soczewkę przechodzi przez ognisko. Promienie, które wyszły z soczewki, nigdy się nie przetną, ale przetną się ich przedłużenia. W tym miejscu powstaje obraz w odległości Y. Jest to obraz, którego względna wartość ma powiększenie 1, czyli obraz powiększony, pozorny z tej samej strony soczewki co przedmiot i prosty,